Cześć, witajcie, ja jestem Nexo i na wstępie po raz kolejny chcę was zaprosić na drugi kanał, który będę prowadził wraz ze znajomymi. Także wbijajcie do pierwszego linku w opisie i strzelcie subka, ponieważ już niedługo zaczną pojawiać się tam filmy. Oraz przy produkcji tego materiału standardowo pomógł mi Bloomy, także ja już nie przedłużam i zapraszam was do oglądania. Na pierwszym miejscu znajduje się Statua Wolności oraz sekretne pomieszczenie znajdujące się w pochodni. Do 30 czerwca 1916 roku zwiedzający mogli odwiedzać pokój w pochodni, ale kiedy niemieccy szpiedzy wysadzili skład amunicji na wyspie Blackton w pobliżu wyspy Ellis, eksplozja była na tyle gwałtowna, aby wystrzelić gruz w stronę ramienia Statuy Wolności, co sprawiło, że przejście do pomieszczenia w środku nie było bezpieczne i zostało ono zamknięte. Aż do dnia dzisiejszego. Góra Rushmore i ukryta komnata, która znajduje się tuż za czołem Lincolna. Rozciąga się na 27 metrów oraz miała skrywać największe skarby Stanów Zjednoczonych. Miała się tu znaleźć konstytucja, deklaracja niepodległości Stanów Zjednoczonych oraz wiele więcej. Prace nad tym miejscem zaczęły się w 1938 roku, jednak zaledwie po 12 miesiącach i osiągnięciu nieco ponad 20 metrów głąb litej skały prace nad tym miejscem zostały przerwane, ponieważ amerykański rząd podliczył kosztorys i uznał, że budowa zupełnie się nie opłaca. Komnata stała zapomniana aż do 1998 roku, kiedy potomkowie wizjonera umieścili w niej 16 porcelanowych tabliczek, na których wyryto m.in. słowa Deklaracji Niepodległości oraz biografię samego Borgmula. Na miejscu trzecim wieża Eiffla, która została otworzona w 1889 roku, a jej autor Gustav Eiffel na szczycie tej wieży wybudował sobie mieszkanie, do którego miał mieć dostęp tylko on oraz ważni goście przez niego zaproszeni. Przez wiele lat zamożne osoby chciały wynająć pomieszczenie Eiffla, jednakże on odrzucał wszelkie propozycje. Po jego śmierci uszanowano ten zwyczaj i przez większość czasu pozostawało to miejsce zamknięte. Dopiero niedawno odsłonięto okna, tak że turyści, którzy dotrą na najwyższy poziom wieży Eiffla, mogą zajrzeć do apartamentu. Zobaczą tam figury przedstawiające konstruktora wieży zatopionego w rozmowie z Dysonem. To pomieszczenie może nie jest już sekretne, jednakże przez wiele lat nikt nie miał do niego dostępu, prócz samego konstruktora owej wieży, także postanowiliśmy umieścić je na tej liście. Także to by było na tyle w tym odcinku. Pamiętajcie, że możecie wpaść do Bloomy'ego oraz nie zapomnijcie wbić na drugi kanał, na którym już za niedługo będzie się dość dużo działo. A jak chcecie już coś zobaczyć, to wbijcie na mojego Instagrama, znajduje się tam zdjęcie. I w komentarzach możecie spekulować, na czym dokładnie ten kanał będzie polegał. Także co, życzę wam miłego poranka, popołudnia czy też wieczoru. Trzymajcie się, na razie, cześć.